Czas na walkę wieczoru gali KSW 75, kategoria piórkowa. Jestem starszy o 8 lat od swojego rywala Damian Stasiak. On też numer wyżej, jeśli chodzi o ten ranking kategorii piórkowej. Warunki fizyczne po stronie Roberta Ruchały, ale dla Damiana Stasiaka to żadna nowość. Zaczynamy! Sprawdzian za sprawdzianem po stronie Roberta Ruchały, ale po drugiej stronie nie byle kto. Można powiedzieć śmiało, to jest ikona. Bił się na wielkich wydarzeniach na całym świecie. Damian Stasiak, zmiana kategorii wagowej, mówi, że przyjeżdża tutaj zgasić ten płomień, który rozpłonął, zapłonął na widok Roberta Ruchały. Main event gali KSW 75. Robert Ruchała, rękawice niebieskie, rękawice czerwone. Damian Stasiak. Zaczynamy. Mocne kopnięcie ze strony Roberta Ruchały. Od razu odpowiada kopnięciem na łydkę Damian Stasiak. Od pierwszych sekund chce wywierać presję Robert Ruchała, natomiast jest mocny w tej stójce, niewątpliwie Stasiak. Ale zobaczcie, jak oni są naładowani. Robert Ruchała chce w tej pierwszej rundzie walczyć dość spokojnie, bo jego narożnik obawiał się tego, że może Stasiak ruszyć mocno, że może próbować już od pierwszych sekund zajechać oponenta, więc ta pierwsza odsłona ma być na presji, ale bez szarpania tempa. Próba frontalnego kopnięcia, przechwycona noga przez Damiana Stasiaka, już Webster zamyka na siatce zawodnika z Nowego Sącza. Ale świetnie pracuje Robert Ruchała, od razu odpycha szczękę, stara się zdystansować, zrobić sobie miejsce po to, żeby wpuścić w prawą rękę, odzyskać kontrolę w tym klinczu. Też na tej ziemi bardzo mądre zachowanie, bo w pewnym momencie zatrzymał się, ale jednak uznał, że nie dopuści rywala do parteru, tylko cofnął się jeszcze o kawałeczek i przy okazji użycia klatki wstał. Jest presja Stasiaka, wiele osób spodziewało się, że on będzie starał się robić jak najwięcej miejsca, szukać kopnięć, ale tu od presji zaczął Robert Ruchał. Backfist ze strony Webstera. Całe życie niemal Damian Stasiak na matach wszelkiego typu, od 6 roku życia karate, tam mnóstwo osiągnięć, między innymi Mistrzostwo Świata, wielokrotnie Mistrzostwa Europy i Polski w różnych grupach wiekowych, także potem czarny pas BJJ i mnóstwo medali w tej dyscyplinie. I przy tej właśnie akcji również wykorzystał tą pracę, no widzimy, jak się świetnie porusza, przechwyt kopnięcia, zejście i zapasy, trener Pepłowski wiemy, że wiedzy przekaz. Idzie za plecy Damian Stasiak, na jego koncie aż 10 skończeń właśnie przez duszenia i dźwignię. Na razie sprytnie broni się w tej sytuacji Robert Ruchała. Zrzuca z siebie Damiana Stasiaka, teraz próbuje poprawić pozycję pod siatką. Ale też Robert od razu pracuje, pisze, oddala biodra Stasiaka, ale klei Stasiak. Przez to też nie mógł skontrolować Roberta na ziemi. Wraca do siatki, wykorzystuje po to, żeby wrócić na nogi Robert Ruchała. Rzut Damiana Stasiaka, ale teraz Robert Ruchała próbuje odwrócić tę sytuację na swoją korzyść. No i robi to Robert Ruchała! I słyszałem Państwo, co tutaj dzieje się w amfiteatrze. 3000 gardeł tutaj szaleje, się obawiali kibice o to, czy mama Roberta będzie znów najbardziej słyszalna, ale chyba ten hałas ją zdecydowanie zagłusza. Jak widać, Nowy Sącz ma jeszcze głośniejszych mieszkańców. To był znak zapytania przed tym pojedynkiem. Kto będzie rozdawał karty w walce parterowej, bo przecież Webster znany jest doskonałego parteru. Jest klamka zapięta ze strony Stasiaka. Jedną ręką kontroluje głowę, drugą kontroluje bark. Podbija teraz biodra do góry, ale nie dał się nabrać, a to Ruchała. Znowu ręce od środka, ręce na bicepsy i lokuje kolejne ciosy Robert Ruchała. Przez chwilę myślałem, że będzie tam helikopter starał się robić Damian Stasiak, ale zrezygnował z tej akcji. Próba świetnej przeprowadzki ze strony Stasiaka, wykorzystał to, zrobił sobie miejsce i razu staje na nogi. Kilka ciosów zainkasował jednak przy tej próbie wstania już udanej Damian Stasiak. Ale cały czas kontrola pod siatką należy do Ruchała. Tak, ale też dystansuje tutaj Stasiak, szuka bicepsu, już ma jeden pokryt, ale zapięta klamra ze strony. A próba rzutu ze strony Ruchały, kontra ze strony Stasiaka, ale pozostali na nogach. Ale mówił o tym Robert Ruchała, że będzie w tym być może dużo klinczu i się go nie zaskoczenie, wyśmienite Roberta Ruchały. W pozycji bocznej ląduje zawodnik Nowego Sącza. Jest przegląd w tym klinczu, tylko jeden błąd. Został za długo na jednej nodze. Zauważył to Robert, ale on się rozwija. No naprawdę świetna dyspozycja. Pamiętajmy, że Robert Ruchała to nie tylko przygotowanie w grapplingu Kraków, ale to też tygodnie spędzone w Poznaniu. Stanie Damian Stasiak i mamy
odwrotną sytuację. Od razu zapięte nogi, jest kontrola, będzie teraz starał się przesunąć wyżej głową. To już mamy. Widzimy to na ekranie. Oddystansuje również to wszystko Robert. Znakomita akcja Damiana Stasiaka. Od razu wstał, poszedł po sprowadzenie. Czyżby wpięcie za plecy za chwilę? Już jest jedna noga. Szuka tego, uważa się Ruchała. Kręci, kręci się Robert, robi taki grambi roll, ale skontrolował to wszystko. Złapał biodra swoimi nogami Stasiak. Teraz już pięta druga noga. Rozciąga Roberta Ruchała. 20 sekund do zakończenia pierwszej rundy. W lepszej sytuacji w tym momencie Damian Stasiak. Próba przejścia do dosiadu. Ojoj, jest już coraz bliżej tej pozycji. Damian Stasiak, 10 sekund. 10 sekund do końca. Sędzia Brodor jeszcze upomina, żeby nie chwytał palcami stópy siatki, bo to też jest niedozwolone. Mocne ciosy spadają na głowę Roberta Ruchała. Koniec pierwszej rundy, dotrwał Robert Ruchała. Druga runda przed nami. Panowie, czekamy na więcej i chcemy więcej, ale czy się da więcej? Jest mocne kopnięcie. Karci Robert Stasiak. Poluje teraz Damian Stasiak prawą ręką z but na korpus, a chyba trafił tym kopnięciem frontalnym Robert Ruchała. Nie wiem, czy trafił, natomiast była błyskawiczna reakcja po raz kolejny Stasiak. Chwycony teraz uchwyt, z tego można przechodzić albo do anakondy, albo można też wykorzystać do sprowadzenia, nie. I zaczyna używać tych kopnień, z których słynie Damian Stasiak. Widzieliśmy je też w poprzedniej walce ze Skijewem, czyli obrotówki nad korpus. Odpowiedział tym samym Robert, ale teraz kontrolował na korpus, o tym brutalnym kopnięciu. On trafił, teraz przechodzi do pięciu Stasiak. Opal! Od razu na nogi zrywa się Ruchała, dopina swego. Idzie po plecy Damian Stasiak, ale tu się dzieje, ale to się ogląda. Bardzo mocne, takie siłowe te wymiany i walka o to, czy uda się skontrować, czy nie, przy każdej z tych prób sprowadzeń. Ja bym nie powiedział, że to jest siłowe, to jest naprawdę technika, technika i wiele techniki, wyszkoleni zawodnicy. To, co jest istotne, przy jednej próbie rzutowej błyskawicznie odpowiada taką samą akcją drugiej. To jest tak naprawdę walka zawsze 50 na 50, komu się to uda uczynić. Zobaczcie, jak zaciąga, zmienia kierunki, tylko zrobiło się troszeczkę luzu od razu. Wrzucony underhook, przejście i kontrola pozycji tym razem na korzyść Roberta Ruchały. Dobra kontrola głowy i jednocześnie ciosy. Zapasy plus brudny boks. To jest MMA. Dobra, teraz kolano w wykonaniu Ruchały przy siatce. Wykluczana garstek od razu, dwa podchwyty Stasiaka i tym razem on stara się skontrolować na siatce Roberta Ruchały. Mamy na środku kolana, elementy stajskiego boksu. Ale teraz podbródkowy w wykonaniu Stasiaka, znalazł tam miejsce Webster, aby wyprowadzić ten krótki cios. I mocne to było. Odwrócona pozycja, znowu dociska Stasiaka, już się ta sytuacja zmieniła i znowu Ruchała. Zobaczcie, jak kontrolują swoje bicepsy, po to, żeby uniemożliwić jednemu lub drugiemu zadawanie ciosów. Za chwilkę też zwrócimy uwagę na prawą rękę Roberta Ruchały. On oddala kolana Stasiaka, przez to uważa sobie miejsce do swoich kolan. Ile tutaj jest zagrań technicznych, ile jest pomysłów w tych akcjach? Cały ciężar Roberta Ruchały spoczął na Damianie Stasiaku. On chciał zmęczyć po prostu Webstera pod siatką. Mnóstwo tej pracy zapaśniczej właśnie też przy siatce, przy ścianie przerabiał zmęczony, Robert Ruchała zmęczony. W poznańskim Czerwonym Smoku z Gamrotem, z Mańkowskim, z Piotkiem Niedzielskim, czy Romkiem Szymańskim, bo to jest absolutna czołówka. O! Właśnie zapachniało tam soccer kickiem. Ale to nie Pride. Wydaje się, że te kopnięcia frontalne zrobiły robotę. Ten pierwszy front, który trafił na początku rundy, chyba odebrał również oddech Damianowi Stasiakowi. Wydaje się zdecydowanie zawodnikiem bardziej zmęczonym na tym etapie pojedynku. Ale ten pojedynek jest też tłoczony na szalonym tempie i mnóstwo sił zostawiają obaj panowie, czy to w dystansie, czy to przede wszystkim w tych wszystkich clinchach. Próba karczenia w wykonaniu Stasiaka skontrowana przez Roberta Ruchałę. To on jest w tym momencie za plecami. Obronione Ouchigari, od razu wpięte plecy. Na razie jedna noga jeszcze czeka na drugi hak Robert Ruchała, ale po raz pierwszy to on jest blisko wejścia za plecy. Nie zauważyłem, panie Rodniku, przepraszam. Nie ma problemu, ja tu jestem od parteru, ty jesteś od bycia wielkim i groźnym. Szuka miejsca pod brodą, na szyi rywala Robert Ruchała. Damian Stasiak na razie skutecznie w defensywie. Teraz zapina dwie nogi za plecami rywala Robert Ruchała. Jest, popłynąłeś na górę. Marcin Dudek, narożnik. Jest dosiad!
zrobił to, o co prosił go narożnik, a więc był przez moment w dosiadzie. Robert Ruchała odzyskuje półgardę, natomiast błyskawicznie Damian Stasiak. Zepnął jedno kolano, skręcił się na bok i od razu klasycznie odzyskał półgardę Damian Stasiak. To też jest wybitny parterowiec. Są króciutkie ciosy, lądują na głowie Stasiaka. Zaznacza swoją aktywność w parterze Ruchała. Teraz trzeba z dołu uważać, bo Damian Stasiak i do balach, i do trójkątów rękami, trójkątów nogami potrafi się kręcić bardzo dobrze. Ostatnio przekonał się o tym chociażby Andrzej Leżniew. Zwróćmy uwagę, jak Damian podbiera teraz płetwę i teraz jak będzie bronił to Robert. Od razu odchodzi od tej płetwy, płasko ustawia biodra. Wcześniej chciał odepchnąć biodro prawą swoją nogą. Od razu skręcił biodra w prawą stronę Ruchała. I ręka na twarzy Damiana Stasiaka, żeby przeszkadzać mu w oddychaniu. Motyla garda. Ciąga teraz na siebie. Myślę, że usłyszał Robert Ruchała, że ostatnie 10 sekund. Ale zwróćcie uwagę na Roberta Ruchałę. On cały czas jest uśmiechnięty. To jest niesamowite. I błyskawicznie przyjęty środek klatki. Chce wywierać presję. Schodzi z linii kopnięcia swojego przeciwnika Robert Ruchała. Złoty biodrem. Straszysz, będzie kopał prawą nogą. Na bardziej zmęczonego na początek tej trzeciej rundy przynajmniej z pozoru wygląda Damian Stasiak. Ale pamiętajmy, Damian Stasiak nie pęka, jak to powiedział po tej walce ze Skijewem. On tam wrócił z dalekiej podróży i do końca był bardzo niebezpieczny. I pokazuje nam nowe kopnięcia właśnie. Teraz dołożył okrężne kopnięcie na głowę, przynajmniej próbę, bo ta noga nie doszła do głowy Stasiak. Jeszcze marki na Brazylian kick. Chyba naoglądał się tutaj nam też Robert Fejtosy z K1. Zmęczony Damian Stasiak. Widzimy już tutaj próba zejścia, próba obniżenia poziomu, ale dobrze w dystansie teraz Robert Ruchała. Przechwycone to kopnięcie niskie w wykonaniu Ruchały. Wszystko widzi, wszystko czyta, dobre noga, ale teraz zmiana poziomów, zejście tej nogi, przejście za plecy. Zakręcił swoim przeciwnikiem Damian Stasiak, szybko wstaje jednak Ruchała, natomiast cały czas to jest Damian Stasiak w ofensywie. Odwraca, próba odwrócenia ze strony Roberta Ruchały, kontroluje cały czas Stasiak, no i teraz to się udaje. No, próba kaczenia, udaje się! Ale jest kontra ze strony Roberta Ruchały, odpowiedź na to jest druga kontra. Przeleciał, spłynął tak po swoim przeciwniku Robert Ruchała. Kontra za kontrę. Ależ tu się dzieje w tych akcjach w krótkim dystansie, zapaśniczych kotłach. Wiedzą, czego spodziewać się po swoim przeciwniku i błyskawicznie reagują na każdy ruch. Dobry element teraz walki ze strony Stasiaka, dół górę, potem za to wszystko zamknął niskim kopnięciem na łódkę. Kiwnął na zakrok, prawy, prosty, lewy zierw, ale nie trafi. Niczym zombie, ale wciąż do przodu Damian Stasiak, opuszczone ręce. Natomiast spokojnie poza dystansem stara się pracować ciosami prostymi Robert Ruchała. Też przygotowany jest na te próby sprowadzeń. Dobrze teraz zyskuje błyskawicznie podchwyty Robert Ruchała i to on przenosi walkę pod siatkę w lepszej pozycji. Prawa ręka od środka, kontrola głowy, czoło, w szczękę, bardzo dobrze wchwycony również kolos biodrowy. Zauważył to Daniel, Damian wykorzystał siatkę, skręcił biodra, dostał już trasę równo i to umożliwiło mu wydawanie ciosów kolana. Po raz kolejny, skuteczne kolano na korpus w wykonaniu Ruchały, natomiast obraca chwilę później pozycję pod siatką. Stasiak jeszcze dokłada kopnięcie na głowę. Połowę rundy za nami. No to jest też charakterystyczne dla Damiana Stasiaka, on wydaje się, że jest zmęczony, że już nie za bardzo ma siłę, a potrafi rzucić chociażby takim kopnięciem. Trafił mocno Damian Stasiak. Spokojniejszy fragment pojedynku, opuszczone ręce. Oddał troszeczkę pola Robert. Trener Olczyk oraz trener Pepłowski z podpowiedziami dla Damiana Stasiaka. I podpowiedź była prosta, idź po nogi. Także proponują i sugerują swojemu podopiecznemu, aby szukał ewentualnie sprowadzenia w tym pojedynku. Krótki cios podbródkowy, potem lewy sierpowy w wykonaniu Stasiaka. O, trafił chyba tą wątrobę. Tak, świetnie, od razu zmiana płaszczyzny, ale nie uda się chyba sprowadzić. I kolano będzie. Dobra obrona, natomiast kontra też kaczeniem i jest tylko kolano Roberta Ruchały. Teraz już chyba wydaje się jak najbardziej prawidłowe. Bardzo dobre te ciosy, dół góra, kiedy Robert ma opuszczone ręce. Ten bije na dół, od razu szuka głowy. Zmęczony Robert Ruchała i zdrowie prawy. Minuta do końca.
końca. Jest obaj zmęczeni. Ruchała, ale właśnie, też jest Stasiak. Nisko opuszczone dłonie, ale idzie przed siebie jak zombie. Za przeciwnikiem Damian Stasiak. Minuta do końca tego znakomitego, efektownego, pełnego fajerwerku w boju. To jest walka, w której już doskonale wiedzą, że trzeba zostawić się to, co zostało w płucach. Jak zaprogramowani idą do przodu jeden i drugi. Webster szukając ostatnich akcji, akcentów w tym pojedynku. Robert Ruchała gdzieś na wstecznym polujący na te ciosy prost. Początek rundy wyglądał tak, że wydawał się Webster bardziej zmęczony. Teraz zmęczony jest Robert, a Stasiak napiera niczym zombie. Zombie, który bije z opuszczonych rąk i trafia. Ale trafia też Ruchała, ale też dostaje teraz. Dobrze, teraz odbicie od siatki, ten cios lewy. Kopnięcie w tułów, trafia Stasiak. Jeszcze sierp, jeszcze łokcie. Za chwilę usłyszą ten charakterystyczny stukot. Ostatnie 10 sekund. Próba zaakcentowania z prowadzeniem ze strony Ruchały. Obronione obalenie. Ależ tu jest stopień w nowym sądzie. Amfiteatr rozszalał. Kapitalna walka. Olbrzymie bratwa dla obu zawodników. Czerwony za bój. Chodzi z podniesioną ręką Damian Stasiak. Kiwa z uznaniem Robert Ruchała. Co za pojedynek. To była prawdziwa walka wieczoru. Świetne, znakomite widowisko. I ta ostatnia akcja, to co ty Maciej powiedziałeś, trzeba zostawić wszystko. I z takim zamysłem poszedł Ruchała, już się wydawało, że nie obali, ale jeszcze rzucił. No i jak to widzieli sędziowie, co tutaj się stanie? To jest pytanie najistotniejsze w tym momencie. Jak widzieli to sędziowie? Nowy Sączy, dziękuję Robertowi Ruchale. My dziękujemy obu bohaterom tego pojedynku. Damian Stasiak i Robert Ruchała wskoczyli do main eventu, natomiast to była walka godna walki wieczoru. To był pojedynek, który oddał nam w 100% to, na co czekaliśmy. Było w tym pojedynku, wszystko była zaciętość, była technika, było bardzo wysokie wyszkolenie i tempo tej walki było naprawdę niespotykane. Widzimy te akcje, już zmęczony Stasiak, ale ciągle na presji, odpowiadał tymi kopnięciami Robert. Tutaj trafił tą wątrobę, poczuł to Damian Stasiak, ale nie chciał tego pokazać. To są prawdziwi mistrzowie tego sportu. For your winner, by split decision, Robert!